Dobrze, moi drodzy. Więc przeszliśmy właściwie cały ten makroelement od 1.18 do 3.18. Nie wiem, jak tam w waszych uszach, czy to zabrzmiało, że te cząstki chociaż troszeczkę się ze sobą jakoś tak wiążą i przynajmniej jakoś się dogadują na poziomie tych wewnętrznych motywów, które w poszczególnych granicach pojawiają się. Oczywiście fragment ten przedostatni no jest właściwie półtora werseta, więc to tam za wiele rzeczy nie miał, ale wydaje mi się, że co do treści, jak pamiętamy, że w fragmencie C w środku była ten obraz Żydów, ich właściwie specyficznie pokazany obraz właśnie ich niewiary, ich arogancji, ich wyniosłości, no to wydaje się, że to zdanie tutaj po prostu całkiem dobrze trafia w problem, który tam został przedstawiony. No dobrze. Jakie są wasze wrażenia? Załóżmy, że to jest prawda, tak? Czy pojawiają się jakieś myśli i pomysły na to w takim razie, o co Pawłowi mogło iść, że zrobił takie coś? Że w środku nagle, no bo powiedzmy sobie tak, no mamy tutaj parę takich fragmentów, które po prostu gdzieś znamy, tak? Dobrze. Które podejrzewam jest częściej wykorzystywane niż to. Niż stwierdzenie o wartości żydostwa. Tak? Więc jeżeli to by była prawda o tej części tekstu listu Pawła do Rzymian, no to jakieś macie pomysły, co Paweł właściwie chce zrobić przez tak ułożony materiał? Dobrze, to myślcie sobie nad tym, a ja dopowiem jeszcze coś o pewnych relacjach, które się tutaj po prostu dzieją między tymi warstwami. Myślcie nad tym, bo to jest do rozwiązania. Zwróćcie uwagę, przed wejściem w ten nasz cały makroelement, tam były słowa 1, 16, 17. Ktoś pamięta, o co tam to było? Głośniej. 16, 17, tak? Wyjaśnię się Ewangelii, odpowiem ona mocą Bożą, pozbawieniem dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Grzeka. Niech bowiem objawia się sprawiedliwość Boga, które od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, w jakiś napisany, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Dobrze, czyli zwróćcie uwagę, bardzo taki pozytywny tekst o Ewangelii, co jest w jakimś sensie też jej sednem, bo komentowaliśmy to bodajże chyba na drugim wykładzie. Albo na pierwszym, już sam nie pamiętam. W każdym razie wygląda na to, że człowiek w tych pierwszych fragmentach od 1.1 do tego 1.17 został pokazany jako ten, który potrzebuje tej dobrej nowiny, ale nie został w żaden sposób powiedziany, a dlaczego miałby jej oczekiwać. Tak? No, więc skoro nie wiadomo, to teraz wydaje się, że jak popatrzymy na te fragmenty, które stanowią ramę tego naszego całego makroelementu, czyli to mocne uderzenie od 1.18, a potem jeszcze dopełnienie tego tymi fragmentami ze Starego Testamentu w 3.10-18, no to oprócz tego, że to jest rama mroczna, to jednak też trzeba powiedzieć, że jakoś definiuje sytuację człowieka. Tak? Jakoś definiuje, nawet jeżeli mamy świadomość, że nie wszyscy wykonują najgorsze rzeczy z list, które się tutaj pojawiają, no to trzeba powiedzieć, że te fragmenty zawierają też dużo większe rzeczy jako przestępstwa zaliczone, tak? I w jakiś sposób jakby w tym momencie całkiem usprawiedliwiony jest jakby wniosek, że jednak Paweł ma przekonanie, że całość ludzkości ma tę słabość moralną, podlega złu. Podlega grzechowi. Dobrze. Jeżeli popatrzymy się na to wszystko razem, no to trzeba teraz powiedzieć, że właściwie taki mroczny z perspektywy ludzkiej ogólnej moment to jest tylko ta pierwsza warstwa.
Tu człowiek się odwraca od Boga i od tych gestów, które Bóg wykonuje w stosunku do człowieka i to, jak go wręcz stwarza. Pozostałe fragmenty wszystkie zawierają w jakiś sposób zapewnienie o tym, że Bóg włada, nie tylko włada, ale też podjął określone działania, żeby tego człowieka z tego bagna wyciągnąć. I nagle już w tym drugim, odpocząwszy od tej drugiej warstwy, pojawiają się właśnie już ci, którzy idą za nim. Tak? Tutaj pojawia się nagle, że ci, którzy trzymają się dobra i sprawiedliwości, nagle gdzieś tam życie wieczne się nagle pojawia, tak? Jako dar dla nich. Oczywiście w kontekście całego listu do Rzymian to wiemy, że to nie jest kwestia zapłaty, ale pojawia się to jako, jako pewien kod, którym potem Paweł będzie opisywał wierzących, że to jest droga tych, którzy zaufali, aby teraz żyli według charakteru Boga, aby poddali się prawu miłości, aby się poddali prawu dobra. Dobra w sensie czynienie dobra. W związku z tym to jest ciekawe, bo właściwie od tego momentu pozostałe rzeczy są właściwie pozytywne, jeśli, bo pokazują jakby Boga w działaniu. Z drugiej strony to, co widać, to Paweł od samego początku do centrum usiłuje jakoś rozegrać tą sytuację, którą jest między jedną i drugą stroną sporu. Między pogano-chrześcijanami i odeo-chrześcijanami. Z jednej strony na początku odebrał wszystkim pewne prawa. Z drugiej mówi, ale jesteśmy w pewnej ogólnej, obiektywnej sytuacji względem reszty świata. Weźcie to pod uwagę jako element, który może być dla was klejem. W końcu przygotowuje nas na to, co potem w następnych fragmentach, makroelementach tam dalej, no będzie tym elementem bardzo, tym tematem bardzo ważnym. Wierność Boga. I choć we fragmencie C w centrum zawiera krytykę Żydów, to jednak ta krytyka jest otoczona pokazaniem pogano-chrześcijan, którzy w odpowiedzi na Chrystusa przyjmują Go jako Chrystusa, odpowiadają zaufaniem i są przez to jakby pokazani też jako dowód tego, że Bóg nie wycofał się z projektu z człowiekiem. Tak? To jest jakby taki dowód z aktualnego działania Boga w świecie, że z chwilą, kiedy przyszedł Chrystus, są tego już owoce i ponieważ Izrael nie bardzo się spisał w momencie przyjścia Chrystusa, to Bóg zadbał o to, żeby te ludy, do których od początku zamierzał dotrzeć, jednak w Chrystusie odnalazły wybawienie, odnalazły, zaczęły wracać do harmonii bycia, życia ze Stwórcą. No, ale trzeba powiedzieć, że po takim fragmencie, myślę tutaj o C, 2:13-29, no, ponieważ spory ewidentnie w tej społeczności są dwukierunkowe, to nie jest tak, że jedni się na jednych zasadzili, a drudzy po prostu nie mają żadnych zarzutów wobec tych drugich, jest to, tam jest jakaś pewna równowaga pod tym względem, no to Paweł musi zrównoważyć jednak to, co zrobił Żydom we fragmencie C. Tak? Bo, jak wiemy z Rzymian 11, pogano-chrześcijanie chcieliby wysiudać braci judeo-chrześcijan kompletnie. I Paweł od początku swojego listu, i tutaj jest kolejna taki punkt ważny, który stara się pokazać, że to jest Boży wybór, aby użyć Izraela do realizacji jego planu. Również taki, którego owocem jest wasza wiara. Tak? Okej, nie wszyscy Żydzi się spisali najlepiej, ale jak podpowiada fragment C1,
to nie jest tak, że wszyscy zawieli. Oczywiście oni powinni pamiętać, że chociażby Paweł jest Żydem, a pośród nich właśnie są judeochrześcijanie, którzy zareagowali właściwie, tak? Czyli wydaje się, że Paweł przez operowanie krytyką i afirmacją stara się jakby zrównoważyć troszeczkę pozycję jednych i drugich, wyciągnąć to, co jest dobre u jednych i to, co jest u drugich, aby nie doprowadzić do jakby stanu takiego, że jedni nazbierają punktów przy okazji wypowiedzi Pawła przeciwko drugim i zamiast zażegnać sporą, Paweł dołoży właściwie do tego pieca jeszcze bardziej. No dobrze. W związku z tym tak widzę całość tego, jakby logikę tego makroelementu i jakoś taką funkcję w tym, co robi Paweł w stosunku do odbiorców. Tą strukturę można by ująć tak warstwami i mam jakąś propozycję, nie wiem czy szczęśliwą, ale jakoś jedną. Czyli zbierając te dwa klocki, które były na krawędziach, próbując je podsumować razem, to mam wrażenie, że tak to sobie ułożyłem. Fundament pokazuje bunt przeciwko Bogu, który pogrąża człowieka w stanie sądu. Człowiek gubi samego siebie i zwraca się przeciwko innym. Tak? To jest pierwsza warstwa, czyli pokazanie tak naprawdę, że człowiek jest w potrzebie. Społeczność ludzka jest w potrzebie. Tak? Potrzebuje wybawienia, potrzebuje jakiegoś uzdrowienia. I to jest bezpośrednia odpowiedź na to pytanie, o jaką dobrą nowinę człowiekowi, w jakim stanie dobra nowina jest człowiekowi potrzebna. Warstwa druga, pomyślałem sobie, że to nie jest taki zły tytuł. Jedna kondycja, ale dwie drogi. Tak? Czyli choć wierzący są w tej samej kondycji, co niewierzący i nie przerastają ich pod tym względem, materialnie z chwilą, kiedy ufamy Chrystusowi, kiedy przychodzimy do Chrystusa, materialnie w naszej kondycji się nic nie zmienia. Ale istnieją pewne nowe siły w nas, które zaczynają czynić tą pozytywną drogę, ten wybór pozytywny, wyborem nie tyle w ogóle możliwym, co jednak jakoś realizowalnym. A? Czyli Paweł nie twierdzi, że człowiek po prostu wierzący został wyciągnięty z jednego garka do drugiego garka, przełożony, to są światy zupełnie jakby innego rodzaju i sam człowiek przy tej okazji jakby zmienił swoje właściwości, ale coś jednak się w wierzących zmienia na tyle dookoła nich, że trwanie na tej drodze nowej ku Bogu jest w ogóle możliwe i jest tam jakiś możliwy też progres. Warstwa trzecia to wierność Boga pomimo niewierności Izraela i w tym momencie poganie stają się jakby też kolejnym dowodem tego, że Bóg spełnia swoje obietnice. Do tego jeszcze wrócimy. A na samym szczycie pojawia się przywilej Żydów, to dostęp do Bożego świadectwa i udział w Bożym planie. I to wydaje się być ciekawe, że Paweł jakby nie próbuje akcentować wartości Żydów samych w sobie, ale de facto pokazuje ich wartość przez to, że Bóg ich wybrał, aby pośród nich złożyć swoje słowo, tak? I w tym sensie uczynić ich narzędziem swojego planu. Dobra. Okej. Przerwę mieliśmy za sobą. W związku z tym teraz pozwólcie, że dużo jakby już o tym było mowy i chyba nie ma szans na zdążenie. Właściwie Holender 12.31. Może w ogóle nie mam na to czasu już. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na coś takiego, że krótko, ale parę rzeczy będziemy musieli powiedzieć. Dlaczego? Bo to jest wątek bardzo ważny. 1.18.32, czyli ten
fragment z fundamentu tego naszego makroelementu. Pokazał pewną jakby drogę człowieka do samodegradacji stopniowej. I wygląda na to, że ten obszar, który jest przede wszystkim odpowiedzialny za tą samodegradację, czyli obszar umysłu, sfera mentalna, sfera świadomości określonej, sfera woli, sumienia, to są rzeczy, które dla Pawła w całym liście do Rzymian są niesłychanie istotne. Minimum w liście do Rzymian. I ten obszar będzie stopniowo coraz bardziej opisywany i dopowiadany na różne sposoby, również właśnie w ramach tego, jak człowiek ze stanu sprzeciwu bądź braku zainteresowania Bogiem przychodzi w stan nowy, kiedy zaczyna się ukierunkować na Boga, i jak to wpływa na jego właśnie funkcjonowanie i na to, że w ogóle na takiej ścieżce może pozostać. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się paru drobnym rzeczom w takim razie z tych fragmentów pierwszych, króciutko, i może jeszcze Wam potem zasugeruję jedną drobną rzecz odnośnie, no musimy to załatwić dzisiaj, postaram się być sprawny i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dobrze, okej. W tej fragmencie 1.18.32, jak Wam powiedziałem, na zewnątrz mamy człowieka w stanie winy, nie może się od niej wymówić. Na zło Bóg odpowiada gniewem, gdyż ludzie świadomie odrzucili lub ignorują dostępne im świadectwo o Stworzycielu. Dopełnia to fragment również, że ludzie czynią bezprawie w świadomości śmiertelnej winy. Człowiek czyni najrozmaitsze bezprawie świadomie, poszerza sferę zła. Tak? Więc ta kwestia świadomości, buntu, trwania w buncie pomimo świadomości bycia winnym i tego, że Bóg zwraca się jakby przeciwko takim postawom, jakie prezentuje człowiek, to jest coś, co stanowi ramę, natomiast środek to jest właśnie obraz stopniowej autodegradacji człowieka. Chciałbym, żebyśmy zwrócili na, z tego całego fragmentu uwagę na pewien element z wersetów wprowadzających oraz potem chwilkę tutaj zobaczyli, jak to z tym upadkiem sprawy wyglądało troszeczkę dokładnie. Kompozycja tych pierwszych wersetów, mam wrażenie, jest taka. Pokazane jest najpierw, co Bóg, jakaś postawa, działanie Boga, a potem jest jakby stan człowieka, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, to jest ludzi, tak? Tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Te rzeczy się moim zdaniem jakoś dopowiadają, natomiast wcześniej jest powiedziane najpierw o tym, że gniew Boży z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, tak? Tak działa Bóg, tak się jakby ukierunkowuje na te postawy ludzi. A tutaj jest jakby podstawa, czyli zwrotnie, dla takiej, a nie innej reakcji Boga. No więc co stoi za taką reakcją Boga? 19 i początek 20 nam jakby objaśnia sytuację. Tak powiedziałbym w pewnym sensie jakby chronologicznie. Natomiast czy chronologicznie w skali jakby porządku stworzenia, nie sądzę, niekoniecznie. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialne Jego, wybaczcie, tutaj idę jakby już za Greką, taką troszeczkę chropowato będzie, bo niewidzialne Jego od stworzenia świata w dziełach mogą być poznawane umysłem i jest oglądane. To jest wiekuista Jego moc i bóstwo. Paweł pokazuje człowieka w sytuacji takiej. Jest wystawiony na przesłanki, które idą z... Okej. Które idą z świata oglądalnego, ze przestrzeni stworzenia,
i to, co jest w tej przestrzeni dostępne, może być przetworzone przez instrument, który człowiek dostał od samego Boga, czyli przez umysł, przez jego rozum, przez jego zmysły, ale w tym sensie, że te zmysły służą jakby jako ten pierwszy interfejs do wczytania danych, tak? Natomiast cała reszta ma być gdzieś jakby rozwinięta na wskutek po prostu tego, że człowieka powinno zainteresować, skąd się rzeczy biorą, jakie są, dlaczego są takie, jakie są i tak dalej. I to trzeba powiedzieć, że jest to ciekawe, bo czasami mam wrażenie, że nasze środowiska troszeczkę nie starają się jakby docenić tej sfery, która dla Boga z perspektywy Pawła jest niesłychanie istotna, nawet na tyle istotna, że jakby ona napędza jakby całą sytuację. Tak? Człowiek po prostu zostaje przez Boga wyposażony i powinien z tego skorzystać. Więcej. Wygląda na to, że mamy tutaj taką lekcję, że Bóg celowo wiąże ze sobą rzeczy widzialne, dotykalne z niewidzialnymi, niedotykalnymi. A tym w pewnym sensie medium między jednym a drugim powinien być umysł człowieka, który jest oczywiście we właściwym porządku jako stworzenia, czyli taki, który jest nastawiony na prawdę. Czyli z perspektywy Pawła, gdyby człowiek chciał uczciwie odnosić się do rzeczywistości obserwowanej, właściwie nie ma ucieczki od konkluzji o Bogu. Jeśli pójdzie za tym, to jego kolejne kroki poznawcze będą znowu opierały się na jakiejś prawdzie, tak? I tak dalej. Jeżeli zacznie w tym obszarze stawiać opór, no to nagle może się okazać, że jego oceny po prostu będą w jakimś sensie tendencyjne, nieuczciwe. I tak to widzi Paweł. Dlatego to, co teraz widzicie, to jest część centralna tego całego fragmentu od 1.21 do 28, to jest część centralna. Tak? I teraz, o ile tamten fragment to było wstęp, wprowadzenie, dlaczego Bóg reaguje gniewem i stan winy człowieka, i ten stan winy człowieka był też na dole, tak? Tutaj gdzieś tam poniżej tych chyba. To tutaj w wersetach, które 21, odpowiedzialne za elementy B1 i B2, mamy to, co zrobił człowiek. Czyli człowiek zostaje wrzucony w stworzenie, zostaje wyposażony, a co człowiek robi? Poznali, ale nie uwielbili. Nie złożyli dziękczynienia. Tak? Zwróćcie uwagę, że dziękczynienie sugeruje, że musieli się spotkać z jakimś dobrem. Bo raczej takie musi być, no to jest dość logiczne, tak? Lecz zniksczemnieli w myślach swoich. Czyli zniksczemnieli, czyli w pewnym sensie, mówiąc krótko, na coś dobrego odpowiadają źle, bądź wykręcają to w jakiś sposób. Jest to w jakiś sposób no, poodwracane w ich myślach. A ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. A, i zaczynamy jakby schodzić coraz niżej, tak? Mienili się mądrymi, a stali się głupi. To jest jakby lawina właściwie, ale to opisuje jakby to kluczowe przejście, zmianę człowieka, jaką obrał w stosunku do Boga. I zwróćcie uwagę, że na dole mamy tę samą historię. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, tak? Przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów. Czyli zwróćcie uwagę, wcześniej zmysły mogli im służyć do tego, aby przetworzyć obraz i rzeczy dotykalne, oglądalne i zrobić z tego właściwy pożytek, korzystając z instrumentu, który Bóg dał, ale z chwilą, kiedy się odwracamy od Stworzyciela, prawdy o Stworzycielu, bardzo ciężko zagospodarować również to, co dostajemy przez zmysły w sposób po prostu właściwy.
Moi drodzy, to jest problem taki. My słuchając takich historii, co tutaj sobie teraz opowiadam, no będziemy teraz to wrzucać, no to co, to już poganie, nie, w sensie niewierzący nie mogą być naukowcami albo coś, no bo co oni będą za wnioski wyciągać, nie? No, umówmy się, Paweł się tym nie zajmuje, tak? Jednak wydaje się, że skupia się w jakimś sensie jednak na tej sferze moralnej, tak? Poznawczej. Tej takiej, powiedziałbym, główno jakby kierunkowej, jeśli chodzi o życie człowieka. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć tak, że niejednemu naukowcowi światopogląd przeszkadza. Bądź światopogląd każe mu się naginać do pewnych rzeczy i to jest też niezdrowe, tak? Paweł wygląda na to, że widzi sprawę, że jest jakaś przestrzeń uczciwego osądu, która jednak pozostawia Boga na swojego miejscu. I nie chcę teraz jakby wchodzić w to teraz dalej, ale mówiąc krótko cała, potem dalej, dalsze jakby opis, no to mówiąc krótko, to już jest jakby dalsze konsekwencje tego kluczowego odwrócenia się. Odwrócenia się, jakby powiedzenia nie, czyli akt woli zostaje wykonany. Widzimy, że po prostu człowiek stoi jakby w możliwości podjęcia decyzji. Ma przesłanki i coś może wybrać. No to jest potężna jakby wolność. Ale też wolność, trzeba powiedzieć, ze strasznymi ostatecznie konsekwencjami, tak? I trzeba powiedzieć, że Bóg jest tutaj jakby przedstawiony przez Pawła tak, że wkładając człowieka w świat stworzony, jednak wydaje ten świat stworzony w otoczeniu pewnej łaski. Czyli mamy wyposażenie, mamy bodźce do przemyślenia, do rozważenia. I widzimy, że to nie jest tak, że ci ludzie, którzy wykonują jakiś zły ruch, oni jakby natychmiast zostają, że tak powiem, odszczeleni. Tak? Nie. Nie wygląda to. Wygląda to, że po prostu Bóg z tą łaską cały czas jest w tym świecie, natomiast wygląda na to, jakby niektórym w którymś momencie mówi, niech idą. Okej, to jest wasz wybór. Brzmi strasznie, a strasznie wygląda chociażby dlatego, bo oni nie chcą się poddać Bogu, tak? Potem Paweł będzie mówił w tym liście dużo o służbie Bogu, ale lądują w niewoli swoich namiętności. W niewoli pewnie jakby samo wyniszczenie. Oczywiście Paweł nie wiedział nic o dyskusji na tematy homoseksualne, jakie dzisiaj toczymy w przestrzeni medialnej, aczkolwiek widzimy też, że temat homoseksualizmu oczywiście jest stary jak Biblia przynajmniej, a może i starsza. Więc ja nie chciałbym teraz jakby wchodzić w ten temat, natomiast z punktu widzenia Pawła on tutaj pokazuje właściwie dwie główne rzeczy, tak? Ktoś stworzyciela zamienia na stworzenie w obszarze kultu, człowieka z jego pierwotnym projektem, kobieta i mężczyzna, jako para w przestrzeni seksualnej, zamienia na rzeczy odwrócone. Czyli jakby wydaje się, że pokazuje, w tym tekście odwołuje się do tego, jak daleko nierozumnie zaczynają postępować ci, którzy odwracają się od prawdy o Bogu Stworzycielu, co ma oczywiście konotacje również moralne, pewnego zobowiązania człowieka, pewnego związku. Ale wydaje mi się, że po to mu to jest potrzebne, tak? Ważne jest dla nas to, że ten cały opis nie skupia się na zagniewanym Bogu, ale na tym, że sam człowiek się złapał w swoje własne sidła. Co do zasady. Zilustrowane zostaje to przez te elementy, ale pokazane jest to, że popełniając samotę, ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę, tak? Czyli pewna idea jest taka. Myślałeś, że bez Boga, że tak powiem, będziesz wolniejszy i radośniejszy. Wygląda na to, że w świecie stworzonym bez Boga wolność człowieka od Boga nie prowadzi go do prawdziwej wolności i frajdy z istnienia, tak? Raczej wygląda na to, że taka wolność prowadzi do innego rodzaju niewoli. I ten motyw, że nie ma jakby ziemi niczyjej, Paweł podejmie w 6 rozdziale. Albo jednego jesteś niewolnikiem, choć tego nie chcesz, albo jesteś drugiego niewolnikiem, bo tego chcesz. I tutaj jest mowa o Chrystusie, o Bogu. Tak? Kiedy rozpoznajesz, że ten wprawdzie przyjmujesz postawę sługi, to jednak wiesz, że ten ci służy, usłużył i cię wydobywa ze zła, które było ci ciężarem. Dobrze. Zostawiamy ten fragment.
zostawiamy ten fragment. Chodziło mi o to, żebyście zobaczyli, że od tego momentu Paweł będzie pokazywał kolejne elementy, że nie przypadkiem mówimy o nawróceniu, czyli o czymś, co jest zmianą sposobu myślenia. Tak? Nawrócenie to jest odwrócenie się od jednego sposobu myślenia i zwrócenie się do nowego sposobu myślenia. To nowy sposób myślenia to jest jakby powrót do stanu, który był pierwotnie od Boga. Tak? Oczywiście potykamy się z tym, walimy nosem po ścianach, ale jeżeli trzymamy kierunek, to zaczynamy odbudowywać to, co udało nam się wcześniej troszeczkę popsuć. Dobrze. Jeśli chodzi o tę część znowu mentalną, wewnętrzną, troszeczkę w innej stronie, ale po prostu Paweł podejmuje ten temat właśnie w tym drugim fragmencie, który jeszcze chciałbym, żebyśmy chwileczkę przegadali. To jest właśnie ten, gdzie Żydzi są skrytykowani tutaj w środku. Odniesiemy się do niego ze względu na to, co jest na tych krawędziach. Ze względu na to, co jest na tych krawędziach, bo te teksty na tych krawędziach no, są troszeczkę może dla nas zadziwiające. I jeżeli jakby przez to, że mam wrażenie, że niektórzy komentatorzy nie bardzo czują ten sposób pisania Pawła, że po prostu używa czasami kodów, których na początku nie rozwikuje, ale można je zdekodować dopiero po przeczytaniu dalszej części tekstu. O czym mówię? O tym, tam się nazywa to prawo naturalne chyba, tak? Prawo naturalne, taka idea prawa naturalnego. Kiedy się w komentarzach mówi, skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu z natury, czynią to, co zakon nakazuje. Tak? Czyli mówimy o jakimś tam poganinie, idziemy, patrzymy na poganina, tak jakoś, no i widzimy, wstaje rano i dawaj, leci z tym prawem. No, poza tym, że to brzmi absurdalnie, to po drugie jakby kłóci się trochę z obserwacją. Po trzecie, od razu widzimy, że zakon, czyli to prawo, Paweł musiał tutaj rozumieć jednak inaczej niż ci Żydzi, których w środku tutaj krytykuje, bo jednak prawo obejmuje nie tylko dobre zachowanie, ale jednak instytucje, kult, oczyszczenia i cały zestaw różnych rzeczy, tak? To nie jest takie proste. A tymczasem tu się pojawia, co zakon nakazuje, po prostu bierze, wstaje i czyni. Jeszcze z natury. O, pięknie, no z natury. Znacie takich pogan, co z natury czynią dobrze? A jak się to ma do pierwszej warstwy tego naszego sądu? O co tu chodzi? Gdzie się ci z Marsa przylatują do nas? Jak to jest z nimi? Zwróćcie uwagę, to po prostu absurdalny język, tak? Myślę, on nie jest absurdalny, tak? Jeżeli rozumiemy, co Paweł z natury ma na myśli. Ale, no właśnie. Dlatego się zatrzymałem na tym fragmencie z 1.18, ponieważ tam jest powiedziane, co Paweł, jaki miał koncept odnośnie tego człowieka naturalnego. Tak? Człowiek naturalny to jest ten, który jest wyposażony i robi właściwy użytek z tego wyposażenia, jakie ma. Tak? Czyli nie potrzebuje zewnętrznego jakby instrumentu wyposażenia w jakimś sensie, będę zmiękczał to, aby naśladować Boga. No. I oczywiście, kiedy Paweł w 13 i końcówce 12 rozdziału wyjaśni, że przekazanie miłości jest spełnieniem prawa, to dla nas ten fragment stanie się trochę jaśniejszy. Bo jeżeli zobaczymy, że to jest mowa właśnie o poganu chrześcijanach, którzy nie są jak Żydzi, a jednak naśladują Boga, tak, to nagle wiedząc, że właśnie w to, że oni weszli w ścieżkę wiary, że podejmują przykazanie miłości, z punktu widzenia Pawła i tego, jak on używa kodu, wypełnić prawo, wypełniają prawo, no to ten fragment właściwie już przestaje być w ogóle jakiś taki tajemniczy. Może poza tym, że to z natury, tak, zaczyna tutaj w tej konfiguracji znaczyć tyle, co od wewnątrz. Tak? Słówko z natury ma wiele znaczeń. Gdzieś sobie tutaj coś ponotowałem. Ciekawe, czy znajdę. I na przykład przez naturalny porządek, z czyjejś natury rzeczywiście,
z urodzenia, porządek spraw, rzeczy, ale po ogólny jakiś taki związek ze sferą psychiczną. Różne ma znaczenie. Natomiast widzimy, że w tym fragmencie Paweł łączy to z określonymi rzeczami, które się dzieją w tych, może na innym fragmencie będzie troszeczkę więcej czytelni. Widzicie to? To jest niebieskawe, ale widać tam? Widać. Da się. Dobrze, to jest, zwróćcie uwagę, jak to jest skonfigurowane. Po prostu na początku mówi, że liczy się ci, którzy wypełniają. To jest pierwsza sprawa. Tyle, że Paweł już nam dał znaki, co to, jak, w jakich znaczeniach pojawia się to wypełnienie zakonu. To jest jedna rzecz, a nie słuchają. Czyli znowu, konkret, a wnętrze. Skoro bowiem poganie, ci poganie, dowodzą oni, to jest cała linia pogan, którzy nie mają zakonu, zakonu nie mają, mają. Ale jest w opozycji do tego konkretu. Tak? Mają w sercach. W sercach, czyli mają tu, tak? To nie znaczy, że umieją na pamięć, chociaż niektórzy być może się uczyli, ale nie o to chodzi. Tak? Z natury czynią to, co zakon nakazuje. Są sami dla siebie zakonem. No to jest już w ogóle obrzydliwe. Jak ja można być samym dla siebie zakonem? Ale znowu chodzi o to, o tę wewnętrzną, o tą bezpośredniość bycia z Bogiem i uczenia się od Niego. To będzie myśl, którą będzie dalej Paweł rozwijał. Tak? Dlatego w 12.1.2 tam chodzi o to, żeby odnawiać umysł przez poddawanie się Bogu. Tak? Przez poddawanie się Bogu. I na dole mamy, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. I teraz to jest właśnie komentarz, co to znaczy być dla siebie samym zakonem, co to znaczy z natury. Tak? Ta sfera weszła przez wybranie właściwego kierunku w stan odnowienia i zaczynają oni po prostu robić to, co należy robić, tak? Złapali właściwy kierunek i poddając się Bogu, formują się na nowo, aby w sferze praktycznej wyrażać to, co się wydarzyło w ich wnętrzu. Ta opozycja, może nie tyle opozycja, to połączenie od wnętrza na zewnątrz, to jest coś, z czym będzie Paweł walczył w tym liście, walczył bądź promował, w zależności od sytuacji, jeszcze w wielu różnych miejscach. W każdym razie chciałem wam dać znać, że ten element mentalny właściwego poukładania będzie w tym liście bardzo istotny, aby zrozumieć, co to znaczy być przyobliczonym w Chrystusa, być we właściwym porządku Bożym, to znaczy najpierw pewne rzeczy przyjąć, zrozumieć, uznać, poddać się Bogu i wtedy właściwe rzeczy zaczną wychodzić na zewnątrz. Tak? W takim porządku. Takie coś Paweł sugeruje. Świadomość w jakimś sensie porządkuje nasze bycie w sferze zewnętrznej. Ten fragment musiał być dla Żydów, dla judeo-chrześcijan, którzy po prostu, być może niektórzy z nich byli jeszcze w starych butach, więc jeżeli tacy byli, to dla nich ten fragment musiał być trochę ciężki. Dlaczego? Bo oczywiście, kiedy on im napisał, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, w tych pogan, no to no komuś tam się musiała żyłka napiąć, tak? To jest jasne. Zobaczcie, jaka była obietnica w Jeremiaszu 31, 31, 32. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Jak pamiętacie, w innych miejscach nikt nie będzie drugiego pouczał. To jest ta sama gra, tak?
Nikt drugiemu nie będzie musiał mówić, to siamto. To jest ta sama jakby idea. Będę z nimi w tym sensie jakby nowa jakość relacji i bezpośredniości z Bogiem zaczyna się pojawiać. Paweł rozwinie to w rozdziale 8, Paweł rozwinie to pod koniec, na początku, w pierwszej części rozdziału 5. Pojawia się Duch Święty, pojawia się pouczenie, pojawia się bycie z Bogiem w tym właśnie takiej specyficznej od wewnątrz bezpośredniości, kontakcie, pouczeniu, wsparciu, prowadzeniu. Dobrze. Jest jeszcze inny fragment i tu jest też istotne. To jest właśnie ten fragment, który jest też komentarzem do tego, co mówiłem. Dlaczego Żydzi spowodowali odstępstwo, jakby zły obraz Boga u Boga. Przeczytam w całości. Lecz gdy przybyli do narodów, z Ezechiela 36, 20, 25, tak? Lecz gdy przybyli do narodów, wtedy tam, dokądkolwiek przybyli, znieważali moje święte imię, gdyż mówiono o nich. Oni są ludem Pana, musieli wyjść z jego ziemi. Wtedy żal mi było mojego świętego imienia, które znieważył dom izraelski wśród ludów, do których przybył. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu. Tak mówi Wszechmocny Pan. Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich. I poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Wszechmocny Pan. Gdy na ich oczach okaże się święty wśród was i zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego i dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. To jest komentarz do tej części centralnej o Żydach, tak? Dlaczego było o tym, że poganie mają zły obraz i znieważają. Dlatego zwróćcie uwagę, tutaj święty znaczy tyle, że będę miłosierny. Tak? Okaże się święty wśród was i zabiorę was. Tak? Po to, żeby ludzie nie mieli złego obrazu mnie, ale wiedzieli, że jestem miłosierny, się nad wami zlitowałem. Zwróćcie uwagę, że święty znaczy też różna rzeczy w zależności od kontekstu. Więc przemyślcie sobie, jak to wygląda to święte tutaj, w tym miejscu, bo to jest warte. Natomiast to jest inny fragment, który pokazuje znowu zapowiedź, tak? Że przyjdzie czas, kiedy was uniewinnię i dam wam nowy umysł. Nowy, zdolność do nowego sposobu myślenia, oczywiście w kontekście bycia ze mną, w kontekście waszego życia. Dobrze. Czy coś jeszcze? No, zbliżamy się fatalnie do końca, więc wrzucę wam tylko jeszcze jedną rzecz. Wrzucę, ale już więcej nie będę. Nic więcej opowiadać sobie nie będziemy. W każdym razie ten motyw powoduje, te slajdy wam zostawię do przemyślenia, do czytania. Warto, czytając List do Rzymian, przyglądać się tym kodom. Mądrość, głupota, nierozumność, zatwardziałość, poznanie, różne ilustracje, głupoty, mądrości i tak dalej, bo ten temat w ramach tego odbudowania i właściwego uporządkowania wewnętrznego życia dla Pawła jest ważny, bo jeżeli ci, którzy teraz są w sporach i jakby widoczna się w nich pewna arogancja, nie uporządkują tego myślenia, tak, to pójdą za starymi torami Żydów, pogan i tak dalej. Tak? Dlatego Paweł będzie bardzo mocno akcentował tą sferę jako rzecz, która wymaga uporządkowanie. No tutaj trzeba powiedzieć, że w tych już przeskakuję do następnego tematu. Ewentualne źródła argumentów Pawła. Trzeba powiedzieć, że w pierwszych dwóch warstwach pojawiły się pewne ciekawe koncepcje, jeśli chodzi o same argumentowanie Pawła, chociażby sam pomysł argumentowania przez właśnie refleksję umysłową nad stworzeniem. O ile w Starym Testamencie znajdujemy różne takie opisy, że stworzenie wychwala Pana, to jednak te teksty, mam wrażenie, są bardziej pisane jakby już z gotową tezą, po prostu, bo Bóg Stworzyciel je stworzył i teraz wszystko jakby dziękuję Bogu i tak dalej. I jakby obrazy ze stworzenia są przywoływane. Natomiast no, taki koncept, że po prostu no, człowiek jest uzbrojony w umysł, patrzy i mówi, no zatem musi być ktoś wyższy, Holender. No,
coś w tym jest, co nie? Trzeba o tym pomyśleć. I jeszcze parę innych argumentów, na przykład podkreślenie wartości, w ogóle wartości umysłu, tak? Możliwości poznawczych, jasne stwierdzenie o możliwości wyprowadzenia wniosku o Bogu ze stworzenia, tak? Obraz ogłupienia w wyniku odwrócenia się od Boga, odrzucenia Jego władzy nad sobą. Idea kary i sądu poprzez konsekwencje rzeczy, które zostały wybrane zamiast Boga, tak? Czyli ten sąd na drodze tego, że ja coś wybrałem, a potem to, co wybrałem, się zwraca przeciwko mnie i sam się jakby zagrzebałem w tym. To nie zupełnie to samo, co kopanie pod kimś dołka i samemu wpadnięcie w ten dołek. To nie zupełnie ta sama koncepcja, to jest troszeczkę coś innego. Rozróżnienie w sądzie Boga pomiędzy tymi, którzy go szukają, a tymi, którzy go odrzucają. Gdzieś w tych pierwszych dwóch warstwach również coś takiego jest. Doświadczenie miłosierdzia Boga jako lekcja do przyjęcia postawy miłosierdzia dla innych. Tam w tej fragmencie, abyście się za mnie nie sądzili, bo Bóg okazuje ci cierpliwość, abyś nie popadł w zatwardzenie i tak dalej, i tak dalej. No, to jest pewna grupa takich idei, która no, Paweł oczywiście mógł je stworzyć. Żaden problem, był mózgowiec, czemu nie? No ale pomyślałem sobie, że przynajmniej trzeba by sprawdzić, bo może korzysta z jakiejś pomocy, tak? No i kurczę, powiem wam, głupia sprawa, powiem. No. Po grece można sobie wyszukać czasami różne kody, sformułowania, zwroty. I no zobaczcie, mamy taki tekst w Księdze Mądrości, czyli w Septuagincie, z której Paweł korzystał. No ale nie mamy tej księgi w zestawie ksiąg typowo w Bibliach protestanckich. Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali tego poznać tego, który jest, patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy. Lecz ogień, wiatr, powietrze, chyże, gwiazdy, dookoła wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem, wzięli je za bóstwa, winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich władca. Stworzył je bowiem Twórca piękności. A jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw, winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórca. Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, bo wprawdzie błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. Obracają się wśród Jego dzieł, badają i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. Ale i oni nie są bez win. Jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat, jakże nie mogli rychlej znaleźć Jego Pana. Trochę chyba podobne. Wyposażenie, dostęp do pewnych bodźców, sygnałów, impulsów, które zaczynają jakoś pracować. Drugi fragment jest dłuższy, więc już wam go daruję, ale zapraszam do tego, żebyście się z nim zapoznali. I z tej listy różnych idei, które tam wymieniłem, tutaj znajdziecie ilustracje do przynajmniej kilku. To też Księga Mądrości. Po przejściu przez cały list do Rzymian mam wrażenie, że przynajmniej jeszcze kilka jest miejsc, gdzie idee z tej księgi w liście Pawła są co najmniej mówiąc no może nie tyle obecne, co po prostu są bardzo bliskie ze sobą, tak? Chcecie przeczytać całą, przeczytajcie, może wam się nic nie stanie, jakaś krzywda wielka. Tekst momentami po prostu daje do myślenia, więc do przemyślenia, być może do tej idei jeszcze źródeł wrócimy. Na końcu prezentacji tej z dnia dzisiejszego zostawiam wam fragmenty z kompozycjami tych fragmentów, które żeśmy nie omawiali, nie pokazywali w środku, także jak ktoś będzie bardzo chciał, to albo sobie tutaj pozagląda, albo będzie mógł sobie do tych tekstów zajrzeć na stronie zboru w Świętochowicach. Ja wam bardzo dziękuję. Na dzisiaj koniec. Wytrwaliśmy. Mam nadzieję, że wszyscy żeśmy wiarę zachowali. Niech wam Bóg błogosławi. I do zobaczenia na ostatnim wykładzie w tym semestrze. Pa-dam!